Najlepiej by było, jakbyśmy no, dzisiaj już wygrali i mieli spokojną głowę przed meczem w Częstochowie, ale no, nie będzie lekko. Jedziemy bez nikiego, jedziemy bez Przemka, więc no, nic, no, będziemy walczyli. Na pewno jesteśmy na straconej pozycji, mamy własny tor, na którym ostatnimi czasy dobrze się czujemy, więc mamy tak naprawdę do stracenia. Walczymy. Mamy kciuki, wszyscy. No, będzie dobrze. Oczywiście, trzeba. Koniecznie. Dzisiaj będą nam potrzebne. Numer 11. Szygul Szygota! Zaczął się z Mazlik, po raz trzeci po tłumie wyciężają moi. To jest z pewnością radość tym razem z tego, że gości, proszę Państwa. 14 wyścig! Witam wszystkich na meczu, po meczu Pogoni Leszno ze Stalą Gorzów. Spotkanie zakończyło się remisem, ja zdobyłem 10 punktów z bonusami. Ten remis daje nam jeden punkt, który nas kwalifikuje do playoffów. Cieszymy się niezmiernie, bo to było niezwykle ważne. Fajny mecz, zawzięty, zacięty. Szkoda, że jechaliśmy w osłabieniu, bo tutaj tak naprawdę w ostatniej chwili się dowiedzieliśmy, że nie pojedzie z nami Niki Petersen i Przemek Pawlicki. Pozdrawiam ich serdecznie. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia obu. No i cóż, no i w zasadzie tyle. No, jedziemy na playoffy i tutaj już się koncentrujemy na tym. Oczywiście jeszcze jeden mecz przed nami w Częstochowie, który jest też ważny. Damy tam na pewno siebie wszystko. Mam nadzieję, że nas nie zawiedziecie i pojedziecie tam kibicować nam. Nie odpuścicie tego, tak jak my. I będziecie z nami tam.